polskie szkoły zawodowe oferują naukę w ponad 30 specjalnościach. Z kolei pracodawcy oczekują młodej kadry, która sprosta wymaganiom rynku pracy. Sprawdzamy, na jaką karierę mogą liczyć uczniowie, którzy kształcą się w szkołach zawodowych. Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych to szkoła z 70-letnią tradycją i nowoczesnymi formami kształcenia. Kształcimy w kierunkach, które są bardzo aprobowane i polecane przez pracodawców. Oczywiście kierunki kształcenia są dostosowane do rynku pracy. Uczniowie realizują tu swoje pasje. W tej szkole nawet siedzenie przed komputerem daje wymierne efekty. Można tworzyć programy, robić strony, rozwijać się i dawać coś od siebie dla świata i na tym zarobić dość dużo. Na takich właśnie specjalistów czekają miejsca pracy w renomowanych firmach. Tak naprawdę w tej branży nie ma bezrobocia. Jeżeli ktoś ma ochotę pracować w tej branży, jeżeli ktoś widzi siebie, to jak najbardziej tą pracę znajdzie. W zespole szkół technicznych kształcą się budowlańcy, logistycy, teleinformatycy, geodeci. Uczniowie wiedzą, że po tej szkole znajdą atrakcyjną pracę. Nie zaczyna się żadna budowa bez geodety. Geodeta musi wytyczyć budynek, geodeta musi nanieść na mapę, geodeta musi podzielić działki pod budowę. Zajmujemy się nie tyle samym programowaniem, co dużo manualnych rzeczy wykonujemy, takich jak składanie komputerów, naprawa sprzętu czy kładzenie sieci komputerowych. Szkoła chce być konkurencyjna na rynku, kształci w zawodach przyszłości. Jesteśmy jedyni tutaj w okręgu, bo to jest tak bardzo drogi kierunek, że praktycznie nikt się nie podejmuje, żeby kształcić teleinformatyków. Jeżeli chodzi o logistykę, to w Toruniu jesteśmy jedyni. W zespole szkół ekonomicznych przyszli specjaliści uczą się badania rynku, analizują koszty i przychody, pogłębiają swoją wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Bardzo polecam kształcenie w tym zawodzie, bo to przyszłość. Zdobycie poszukiwanego na rynku zawodu nie musi oznaczać zakończenia edukacji. Po ukończeniu tej szkoły mam zamiar pójść na studia i dalej się kształcić w tym kierunku, na studia ekonomiczne oczywiście i zarządcze. W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przygotowują się przyszli technolodzy żywności. Przyszłam tutaj z polecenia koleżanki, bardzo mi się spodobała szkoła. Jestem zadowolona z zajęć, prowadzimy różne doświadczenia, co jest bardzo interesujące. Cieszę się, że przyszłam do tej szkoły, ponieważ już uzyskałam zawód i myślę, że będę się dalej kształciła w tym kierunku. Szkoła oferuje wysoki poziom kształcenia ogólnego. Świadczą o tym wyniki na egzaminach. Osiągają blisko 100% zdawalność. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska stara się nadążać za nowoczesnymi wyzwaniami rynku usług związanych z przyrodą. Uczą się tu m.in. architekci krajobrazu i specjaliści ochrony środowiska. Ten zawód jest o tyle fajny, że możemy po nim założyć własną firmę, czyli robić i być sobie szefem. Możemy jednocześnie, na przykład jeżeli ktoś woli rysować, to projektować, robić projekty. Po kierunku odnawialnych źródeł energii otrzymujemy uprawnienia do montowania takich kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych na dachu. Zawody przyszłości to także inżynieria środowiska oraz specjalności związane z recyklingiem i gospodarką odpadami. Stąd nasze starania, żeby w kolejnym roku otworzyć kierunek kształcenia operator przetwórstwa tworzyw sztucznych. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich kształcą się kucharze, cukiernicy, dietetycy, organizatorzy usług turystycznych i hotelarze. To są zawody bardzo potrzebne, bo rynek pracy wymaga właśnie kadr w tych zawodach. Uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną na zajęciach warsztatowych, w szkole, podczas konkursów kulinarnych, wiedzy o żywieniu, podczas praktyk w renomowanych restauracjach i hotelach. Uczymy się piec i gotować nowocześnie i wszystkiego, co przyda nam się w przyszłym zawodzie. Zespół szkół samochodowych przygotowuje specjalistów w branży motoryzacyjnej i mechanicznej. Swoje umiejętności sprawdzają na warsztatach. Zawsze moim marzeniem było to, żeby zdać prawo jazdy, żeby jeździć i właśnie
żeby zobaczyć tak naprawdę, jak to wszystko tam w środku działa. Starą motoryzację lubię przez to, że jest tam prostota wykonania i tak zostanę przy starej motoryzacji pewnie, chociaż ta nowa też jest ważna. Szkoła przygotowuje uczniów do pracy w zawodach poszukiwanych na rynku. 40 uczniów z naszej szkoły będzie miało możliwość odbywania tych staży w Dublinie, w Irlandii. Cieszymy się, bo to jest takie zetknięcie się z europejskim rynkiem pracy. Najlepsi uczniowie mogą liczyć na stypendia. Praktyki zawodowe organizowane są w znanych i cenionych firmach. Tutaj jest praca, tutaj jest dużo pracy i tutaj są bardzo duże możliwości. Toruńskie szkoły zawodowe współpracują z firmami cenionymi na rynku. Stawiają na inteligentne specjalizacje, nowoczesne technologie i kształcenie w zawodach deficytowych. W szkołach uczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Miasto dba o remonty i modernizację placówek. To wszystko ma spowodować jedno, aby wzrosło zainteresowanie wśród młodych ludzi kształceniem, o którym coraz powszechniej mówi się, że to będzie kształcenie branżowe, a więc przygotowanie do wykonywania konkretnego zawodu. Myślę, że w toruńskich szkołach mamy znakomite warunki do takiego przygotowania.